Hej moi drodzy, witam was w nowej serii z Song of Nunu, League of Legends Story. Moi drodzy, mimo iż ja w League of Legends już nie gram od półtora roku, uwolniłem się od tego przykrego nałogu, jak widać, to jednak gry z serii Riot Forge'a bardzo, ale to bardzo lubię. Nie wszystkie, co prawda, powiem więcej, nawet chyba tylko jedną lubię, bo w sumie grałem tylko dwie? Trzy? Nie, dwie grałem chyba. Tak, dwie. Jedną to w sumie na samym początku kanału, gdzie naprawdę mega mi to rozbujało ten cały kanał. Druga to była z Sylasem, już nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało. Mage Seeker, o. To chyba tak się nazywało, tak. To Mage Seeker. I ta gra mi tak nie podeszła strasznie, że o matko, Boże, poskudna była. I w ogóle ja zrobiłem zwrot na tej grze, z tego co pamiętam. Mimo wszystko. Tak, zrobiłem zwrot? Już nie pamiętam. Nie, nie zrobiłem zwrotu, chyba już nie mogłem. Zrobiłem. Nie wiem, ile tam odcinków z tego było, ale wiem, że chyba chciałem zrobić zwrot. Nie pamiętam. Mniejsza. I ogólnie, no, wiem, że Song of Nunu. Ja ogólnie nie lubię jakoś tam zbytnio Nunu. Nie jestem raczej graczem Nunu, chyba że na Urfach. To wtedy Nunu jak najbardziej robi kozak. W ogóle jestem graczem Urfów, tak naprawdę. I osobiście nie rozumiem, jak można napierdzielać, tak, już mogę. Reklamy mogą wejść. Jak można napierdalać w to non-stop, dzień w dzień, na tej samej mapie? Ja nie wiem, może jestem już stary po prostu, wiecie, no już mam prawie 3 dychy, 29 lat. W 2024 skończę 3 dychy. Więc no już tą jakoś, wiecie, psychikę sobie ukształtowałem i jakieś tam swoje preferencje mam. Ale dla mnie byłoby to po prostu ciężkie grać non-stop, tak jak teraz młodzież napierdala w tego LoL'a po kilkanaście godzin dziennie na tej samej mapie. Właściwie, że ja nie lubię zmian. Ja lubię, wiecie, wymasterować jedną postać i na przykład nią tylko napierdzielać. A... nie wiem, no ja tak nie potrafię. Dlatego... zresztą LoL u mnie bardzo agresję wzbudzał. Ja jestem bardzo nagłym graczem, gdyż to na streamach pewnie nieraz to widzieliście. Więc... ja grając w LoL'a strasznie przeklinam. W ogóle no, mnie to mogliby jako po to stream po prostu puścić, naprawdę. Taki w lidze jestem. Patrzę, czy się da grać na padzie, ale chyba się nie da grać na padzie w tą grę. Lipa trochę, lipa w chuj. Więc no, moi drodzy, ja sobie oczywiście zobaczę. Zobaczę sobie, jak to wszystko wygląda. O Jezu, aż walnąłem ręką, czy ręką, zegarkiem. Wróć pod backspace'em, no nie róbcie sobie żartów. No nie da się... nie da się grać. To czemu nie wygrywa opada? Halo? Bla, 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 bla. Wiecie, mam drugiego pada. No nie, czekajcie, bo mi włączyło tego z Steam Workshop dłuższego. Wyjdź! Nie to, wyjdź z tego. Boże święty, wy tego nie widzicie. Tego nie słyszycie też. To on drugiego pada, może mi drugiego wykryje? Też mnie nie wykryło. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje, dobra. Mniejsza większość. Zobaczymy, może zadziała. Może zadziała. I tak, moi drodzy, no Song of Nunu to jest naprawdę gra w sumie, którą wyczekiwałem i miałem nadzieję, że ona się pokaże. Pokazała się już dawno, a ja po prostu o niej zapomniałem, to się przyznaję szczerze i bez bicia, więc no, tak to wyszło, tak to wyszło. Zresztą sobie jeszcze tylko ustawienia zaawansowane, chciałbym oczywiście na maksymalnych detalach wam to pokazać. Jakość grafiki bardzo wysoka, bez limitu, no możemy dać 60 fps. Bez synchronizacji, bo synchronizacja bardzo psuje mi, nie wiem czemu, ale bardzo psuje mi nagrania. Dobra. Moi drodzy, myślę, że czas rozpocząć grę. Czyż nie? Oczywiście, że tak. Nunu. O, nie zdążyłem przeczytać nawet. Widzę, że już chyba możemy sterować. Tak, tylko czemu mi nadal pad nie działa? Boże święty, zadziałaj. WSD ruch. Chcę na padzie grać, bo jestem ostatnio padowym graczem. Moi drodzy, wrócę do was
Chwila, bo mi cały czas Steam się pokazuje. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, wrócę do was za chwileczkę. Okej, moi drodzy, udało mi się ustawić pada w końcu. Już mogę normalnie sobie grać. To jest ciekawe, jak klikam do tyłu. Gdzie jesteś? Nieważne, gdzie klikam, on i tak idzie w tą stronę do przodu. W sensie, klikam do tyłu, to on idzie do tyłu. Cokolwiek innego robić? Chyba nie. Możesz już wyjść? Willum! Widzę cię! Trzymaj się! Prawie jestem! Willum, w porządku? Nie wyglądasz dobrze, więc jeśli coś jest nie tak, zarycz albo zamrucz, albo cokolwiek. Więc wstań już, proszę. Willum! Wiedźma lodu! Trzy dni wcześniej. Sercu błękitu, ogniu przeciw ciemności, świecy przeciw nocy. Musisz je odnaleźć, Nunu. Gdy je odnajdziesz, odnajdziesz też mnie. Odszukaj skrzydlatą górę, znajdź serce błękitu. No to się nam Lisandra jeszcze przy okazji pokazała. Okej. Okay. Mamy nowy wpis w scenariuszu. Na razie możemy tylko chodzić. Gdzie ten wielkolud? Willum? Puchatku, w porządku? To nie Kubuś. Tak myślałem, że to będzie po lewej, tylko nam gra nie pozwoliła kamery przemieścić. Bardzo śmieszne! Podróżujemy razem już od tak dawna, a ty i tak zawsze mnie czymś zaskoczysz. No, możemy coś grać. Ciekawe. Tym się skacze, jeszcze raz. Tym się wyciąga harmonijkę, nie no, trąbkę. Nie harmonijka. Nie ma double jumpa. Co, chcesz jeść? Dobry jest! Nie mam jeść, okej. Okay. Mogę więcej zjeść? Nie mogę. Czekaj, czekaj, bo mnie tu interesuje jeszcze, bo też jakiś kwiatek jest. Cóż to jest? O, można się miziać. No dobra, tylko co ty robisz, kolega? No? Mogę tu wejść? Mogę na ciebie skoczyć? Nie mogę. Dobra, czyli dany kwiatek to był tylko kwiatek. Wiesz? Cały czas mnie karmisz, ej. Zaczynasz normalnie zachowywać jak Baba Jaga. No co? Nie jęcz proszę, ja tu sprawdzam, czy są jakieś sekrety. Nie ma. Nic tam by nie ukryli. Dobra, chodź. Willum, chodź. Kamera, no to już ogarnąłem. To już chyba ogarnąłem. Co ty jaja robisz?
Przepraszam, dobra. Jesteśmy duzi. Spoko, mały jestem. Co nie? Łatwo mnie zgubić. Dobra, tym się robi to. Nie ma to jak umrzeć w tutorialu, nie? O, tym strzelamy! Au, tak umiem. Jestem lepszy, better player. Better player, dobra, czyli ty rzucasz... Spoko, mały jestem. Co nie? Łatwo mnie zgubić. Rzucasz śnieżkami z tej strony. Ciekawe. Tym się wali z piąstki, też ciekawe. Tak, znowu miałem jeden z tych snów o mamie. Kiedy rozmawia ze mną w snach, to tak jakby wciąż tu była. Zawsze mówi mi, że muszę znaleźć to serce błękitu. Nie wiem, co to za serce błękitu, ale ostatniej nocy powiedziała mi, że jest na skrzydlatej górze. No, ja bym w takie sny to nie wierzył, przyjacielu. No, szpony to ty masz. Nie powiem, że nie. Pojęcia nie mam. Góra ze skrzydłami? Poznamy, jak zobaczymy. Ruszamy! No, umiem sprintować, nauczyłem się sam. I to mamy skok. Tylko ja tam widziałem już coś. Ja tu bym widział jeszcze coś. Ja się cofnę po to oczywiście. Opa! Jak Warwick. A, dobrze mi się wydawało, widziałem kotecka. Puchatku, chcę zejść. No ja nie chcę, żebyś schodził. Dawaj na siebie, dawaj, solo na molo. Kurwa robisz. Dostanie zaraz pubie. No widzisz, po co ci to było? Au! Już, nie bijemy się. Wow! Popatrz! Jakie to jest fajowe! Nowy mural odbudowany. Jakby miał nas zjeść! Oj tak, spotkanie z takim na żywo nie byłoby fajne. To na pewno. Dobra. Chcę wejść. Że to gra ocieka miłością. Dawaj. Chcę wejść. Weź, bo ja nie wiem, jak to się wchodzi. No. Nie mogę? Nie mogę. Nie wiem, którym klawiszem się mówi mu, że chcę wejść na niego. A mogę na przykład wejść przez ten. Już też mieliśmy chyba ten sam pomysł, nawet do zrobienia, ale okej. Wilump! Chcę zobaczyć ustawienia. Sterowanie, mapowanie klawiszy, sterowanie. Nuta, nuta, wyposaż flet, interakcja unik, słaby atak, skok. Nie ma. No, ej, chodź tu, no. A, dobra. Jaki jesteś wygodny. To się da tylko miziać, okej. Tylko, że on decyduje tylko, kiedy mamy wejść, nie? Dałoby się jednak samemu decydować. No właśnie, to mamy jakieś chyba fale w grze, czy fale, wiecie, takie jakby etapy w grze, gdzie możemy w ogóle tym Willampem sobie poruszać. To troszeczkę słabe. To troszeczkę słabe. Opa! No, panie Willump, uważaj pan. Ale tym widziałem, że Willump ma dwie łapy. W sensie cztery łapy, nie dwie. W sensie dwie po jednej stronie. Wow! To na pewno ona! To jest skrzydlata góra! No, to przecież jest góra, a to wygląda jak skrzydła, nie? Wygląda jak... Tak?
Tak, racja. Musimy podejść bliżej. Idziemy! No raczej bliżej to będzie ciężko podejść, ale okej. Okay. Szybciej niż wiatr! Dobra, tak się atakuje. Zaczął spiąć. Okej, okay, czyli po takich fragmentach, trochę jak w God of War'ze. Trochę jak w God of War'ze. Takie klimaty. Że oni się rozumieją. Ja ostatnio grałem w Tomb Raider. I tam też było coś takiego. W ogóle jakoś jak... Mam teraz ostatnio... A w momencie pytania się ściany obyskać prawie do prędkości. O! A nie! Coś ty zrobił. Wheelam. Wheelump. Chyba Wheelump, nie? No? Ja już to ogarnąłem. No kurwa, co ty robisz? Bielaku jeden. I co ty robisz? Nie, to jest jakieś posrane. Tutaj to było głupie. Dwa razy spadłem, nie wiem dlaczego. W platformówkach nigdy dobry nie byłem. No. W prawo? A no w prawo. A B się zeskakuje. No szkoda, że nam kurwa nie powiedzieliście o tym wcześniej. Braków, ale widać, że te dobrze zachowały się w lodzie. No, w lodzie to się wiele rzeczy zachowuje. Ups. Wiedziałam już 22, nie, jest 18. Kiedyś byłem z mamą na opuszczonym wilczym statku. Takim jak ten. Tak, mówiła mi, że był naprawdę stary. Z czasów wojny trzech sióstr. Wyglądał dokładnie tak samo. Gra ma czasami delikatne przycięcie, nie wiem czemu. Jakiegoś focha łapie chyba. Tak to wchodzi w stabilnych 60, a czasem ma takie dziwne przerywki. Na dół, kumplu? Taki kumpel cię zostawia samego. Taki to kurwa kumpel. Kumpel. No widzę. Wygląda na zamrożone w samym środku burzy. Dużo nam się rzeczy w glosariuszu odblokowuje, ale... Mogliby nam dać chwilkę przynajmniej, nie? Naprawdę nie pomyśleli o tym? Ale i pa. Tu wejść nie mogę. Do wody nie wchodzimy. Jeśli chcesz znowu przegrać. Co? Wygrałem ostatni tuzin! Udowodnij mi, że się mylę. Panie i panowie, oto bohaterowie. Numo z plemienia Nota i potężny Wimów. Ostatni Yeti Człowieku, znaczy... Panie Yeti, jak gram na padzie, jak gram na myszce, ten cię zmiażdżył wręcz, kurde. Ja kajtowałem tak, że... W sumie jak ty wchodziłeś do gry, to akurat zaczynałem grać chyba z rozpędu. Jezu, ja jestem... Ja nie umiem grać padem. Problem. Ej, to masz 4 łapy, ja mam 2! Szóstwo! Jezu, daj mi go. A, wygrałem, a to ja jeszcze uniki mogłem robić. Tego co widzę. Okej, ale się udało. Przejmuję prowadzenie w bitwach na śnieżki, Willu.
Przegrałeś, no. Zgadzam się. A zatrenowałem już przed naszym wejściem. Nieźle było, ale żadna bitwa na Śnieżki nie dorówna tej, którą mieliśmy w Lokwar. Tak, strasznie było obrzucać się na szczycie zamarzniętego węża, ale też było super. Dobry pomysł. Z góry możemy przyjrzeć się skrzydlatej górze dużo dokładniej. Poszukajmy wejścia. Nie, nawet ciężko cokolwiek komentować, moi drodzy, bo tu jest dużo dialogu. Czekaj na mnie, Willu. Okej. Wygląda na proste. Trzymaj się, Willu. Widzę, że zaimplementowali te wybuchowe roślinki z Ligi, ale... To jest wejście jakieś? Myślę, że nie. Tak sobie nazwę tylko, tak? I też nie chcę zbytnio wszystkiego przegapić. Bo tutaj może być kilka znajdziek, tak jak nawet ten mural na początku, który był do przegapienia, jakby nie patrzeć. No, wolałbym jednak znaleźć większej rzeczy. Dobra, idziemy. Idziemy. To po prostu był taki, wiecie, bait tutaj. Muszę sobie zejść i zobaczyć. No, sztywny nos węża. Węże mają nosy, mają nosy. A, no, już idę jeszcze byś tędy, przeraz, to było dobrze. A ten jak zgridował, to ja nie wiem, poleciał pierwszy. Ciężko trafić, o nie! Kurwa, śmiech! To mnie szturkało razem ze mną. Wcale kurwa nie przejął. Tamtą stronę? No dobra. Ten nasz puchatek się zbyt nie przejął, że prawie się wpieprzyliśmy w szczelinę. Leci, a, aby skoczyć, zanim się ściana zawali. Tutaj B. Opuszczamy. Tu mamy coś zielonego. A zielony nawet nie wiem. O, czekaj. O. Okej. Tam jest chyba drugi. Musimy dwa na raz walnąć. Okej. Chyba z tej strony tego nie ogarniemy. Ogarniemy. Chyba nie ogarniemy. Bo to widzę, że go to położę, jest naprawdę, jest wiele tych rzeczy identyką. Co? Wystrzelić mnie tam? Pewnie! No. Dopiero chyba się będziemy uczyć tego. Poczekaj tutaj, ja wyruszam na świat. Tak, dokładnie. To co bym myślał. Tyk. Hej, stęskniłeś się? I łeb. Chodź tu, puchatku. Trzeba było do niego podejść, no. Ty gałganie, ty. Gałgan jesteś. Gałgan, gałgan, gałgan. Szczęście, że na mnie poczekałeś. Nic tu więcej nie ma. No to chyba w dół. Op. Patrz, jaskinia jest teraz bliżej. Jaka jaskinia? O czym ty mówisz, puchatku? Na Dobra. Tym maszcie jest jedna z tych roślin, co tak szybko odrastają. Rusza się! No ale one odrastają w tym miejscu, okej. No. Nie można? Dobra, tu nie może wrzucić w teorii. Tutaj jest... Spróbujmy użyć tej belki, żeby przejść na drugą stronę. Ruszaj się! Okej, to jest ciekawe.
To jest bardzo ciekawe. Pierwsza zagadka. Bo nie była ciężka. Kolejna wybuszka! Wybuszka. Kurwa, mają dobre nazwy. Wybuszka. Już ja wiem. To było easy. Prawda, to tutorial dopiero, ale było easy. Kamerą możesz się nie przekręcać. Tak, przychyliło się! Dzięki, Willu! Nawet się udało. Stąd nie dosięgnę wybuszki. To skąd ty chcesz iść do się... Aaaa, dobra. Rozumiem, rozumiem. Ma tu swoją babuszkę, wybuszkę. Sporo. Oczyszczę dla ciebie drogę, Willu. Porosy. Nawet nie pornosy, tylko porosy. Wejdziemy w las. A, wchodzi tutaj. Jaka to była łódź? Statek wojenny. Statek wojenny, co? Ciekawe, czyj był. Gangplanka, 100%. I wejście? No nie wiem, że ty się prawie zabiłeś. To ty tutaj celowo czekałeś, aż ja zejdę, naprawdę. Willump, Willump, popraw się. Rudaczy, wyglądasz jak Brown, ej. Panie Brown, proszę zostawić gaśnicę. Ty ją z tą brodą jak Brown wygląda. Znaczy, czy niczego nie zostawiłem, ale chyba nie. No to idziemy. Jaskinia jest tam! Jesteśmy tak blisko! Jest to kurwa jaskinia. O czym ty mówisz? Ojojoj! Naciskaj ja wielokrotnie, żeby otrząsnął się po potknięciu. Tam udało się. Było blisko. I fajnie. Fajnie, bo żeś się nie spierdolił. Dobra, idziemy. Puchatku, chcę zejść. Jezu, że tobie nóg nie szkoda, młody. Jak myślisz, czym ono jest, Willum? Serce błękitu. Może to serce jakiegoś giganta? Jest zakopane głęboko pod lodem, ale do dzisiaj wciąż mocno bije. Rozbawiony powątpiewa. No, gdyby nie te dialogi i teksty tłumaczone, to faktycznie bym nie dał rady ogarnąć. Co on tam sobie sądzi? Ładnie. To będziemy mu humorki jeść? Nie? Po co ty się tam pakował, okej. Po co ty tam latł? Wygląda jakby coś tu było. Teraz powinien powiedzieć, że rozbawiony powątpiewa. Dobra, nic tu nie ma. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Wow! No i to dopiero widok. No, nie pamiętam, żebym kiedyś widział takie kolory we Freljordzie. Ale fajnie. No ładnie, ładnie. Spragniony, co? Utknęliśmy. Co teraz? Umysły? Panie Brown? Jaki cwaniak? No tak! Przecież możesz nam zrobić krew! Kra, kra! Nic nie ma? Panie Brown, proszę się uspokoić. Nie, chyba nic nie ma. Mogę kry robić? Nie mogę robić kry. Dyskryminacja! Gdzie moja kra? Kra, kra. Hop.
Nie język grzybów. Jeszcze mało? Willu! Nie wiem, to tak brzmiało, jakby puścił bąka. No jasne, pewnie, zostaw mnie, kurwa, no już... Willu! Może zrobimy gameplay według Willampa, czyli będę robił takie... Musimy przejść! Puchate tulonko! Puchate tulonko! Dobra, schodzimy. Dupka puchata, idziemy dalej, chodź. A, więc co nam widzisz? Już pędzę! Idę. Opa! Co wy musieliście brać, żeby musieli takie teksty? Powrócę się! Ja już wiem, na co mi to wygląda. O, będzie kolejny... Dead! Oczywiście, że tak. No jak to? Nie rozumiem. Chyba czegoś nie rozumiem. Chyba naprawdę czegoś nie rozumiem. Ha. Będzie sobie nie sądziłem, że moje śnieżki są tak mocne. Skoczyć do ciebie? Noż ty kurwa ośle, czemu mnie oszukałeś? No. Jaki oszust. Wtedy myślałem, że on chce mnie złapać, czy coś, taki wiecie, przyciski hag. A on tylko mi zrobił jakieś dziwne. Założymy się, że doskoczysz? Ej, proszę mi to walnąć. Tu jest jakaś dziwna dziura, którą z chęcią bym w sumie wlazł. Wal twierdzę, że ja tutaj bym doskoczył w teorii. Gra twierdzi, żebym nie doskoczył. Nie słyszę. Jestem sam. No, Lulu. Musisz być odważny. Co to było? Willu? Ej, mamy elementy horroru. Gra mi pozwala w ogóle dopóki się ruszać. A no, ja na pierwszym levelu z Akiem robię, spokojnie. Mogę to papić. Dasz radę. Możemy się stąd wydostać, Willu! Nagraj mi coś. I teraz kto się boi? Dawaj, chłopaku! Dobra. Wow, jakie kombinacje! Pyk, to jak zak. Pyk. Pyk. Jedziesz bo przy kapcie. Pyk. Dobra, kółkiem się to omija wszystko. A, w końcu chyba ma. Musisz nauczyć mnie tak kryczeć. Też chcę. Ten lodowy wilk wydawał się jakiś inny. Nie uważasz? Nie wiem. Zupełnie mnie zaskoczył. Cały jest w tym ciemnym czymś, widziałeś?
Po prostu się cieszę, że mnie znalazłeś, Puchatku. Chodź, Kubuś, chodź. Klapnął na tym dusku. Ja też. No to idziemy spać. Dobra, ruchy, idziemy. Zmiana planów. Dawaj, William, chodź. Hej ho, hej ho. Nie, dobra, tak idzie wolniej. Co mi sugerujesz? Wyścig? Mało ci jeszcze przegranych? No dobra, ale nie wiem, jak miałem iść. Kurwa, oszust jebany, no. Nie cheatuj. Paniaczek, bo ja nie wiem, jak iść. Tu jest. Wygrałeś jedną rzecz w twoim życiu. Mama cię nie kocha. Co ty wymyślił, kurwa? Ja po prostu kule bokiem, moi drodzy. Powtórka. Oszukujesz. Pewnie. Ty, Yeti z czterema łapskami, wygrałeś we wspinaniu się z małym chłopcem. Właśnie. Cóż za potęga! Jak super Yeti. Kurwa, na ścieżki przegrałeś. Na tych czterech łap. Widzę tutaj notę. Jaką? No i co? Ty. Co? Tak się to robi. Był LB, a nie RB. Chyba o to chodzi. Grałeś z moim chłopcem, cieszysz się? Mam nadzieję. To jest jedyne zwycięstwo w swoim życiu. Gdzie patrz? Tak! Zdaje się, że musimy iść w górę. Dobra. Więc tak. Może powinienem się tam dostać? Rzucaj mnie tam. Yeti katapulta! Kolejna nota melodii! Dobra, udało się nawet. Wow. Świetnie, teraz do ciebie dojdę. Dzięki, Puchatku. No to było fajne, nie powiem. Pytanie, czy ten flet będzie bardziej wykorzystywany w przyszłości, czy tylko to jest taka, wiecie, przeszkadzajka do zagadek. W sensie, że musimy tego użyć i tego, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Dobra, poczekamy. Hop. Lepszy. Better player, kurde. Zginiesz w tym brądzie, cwaniaczku. Idziemy dalej. Platyna czeka. I tu czeka! Zostaw mnie, gulganie. Mojego chłopca bijesz, kurde. No i co, lewo czy prawo? No ta, usiądź dupą pewnie i się patrz. Znowu ją widać! Jest bliżej! Wejście do środka tej jaskini było świetnym pomysłem, William. Jasne, Puchatku! Ja tu widzę coś innego. Kolejny mular. Mular. Mural. Tak! Orn!
śniegu. Władca kuźni. Uwielbiam ten styl. Jest prawie tak fajny jak ty, Willum. Do pana Menda. Dobra, idziemy. Bierzmy swoje tam barki. Pyk. I lecimy, bo widzę, że to będzie dłuższa trasa. Hop. Dobra łapa! Uciekaj, Willu! A? Uda się, uda się. Eso. A konno. Nie było nawet daleko. Opa. Willum, postawisz mnie na dole? To jest droga naprzód. Mam nadzieję na pewno, że nie będzie... Nie będzie tak wyglądać. Non stop. Okej. Patrz. Jezu, tu by się kop przydał. Lewo, prawo. Dobra. Aaaa. Dobra, jeszcze raz. Kurde, to będzie cięższe niż myślałem. I to tu musi iść. Kurde, jak to zrobić? Tu. Esa. To było super. No ja jestem super. Nie ma za co. Jest, jest. Rachunek ci wystawię niedługo, spokojnie. Gdzie zaraz zajęcie spierdolę tu. Hop. No. O! Kurde, nie jesteś ty, puchatku. Ug. Gdzie piątka? Ug. To wyglądało dziwnie. Duży, opłosiony ktoś. Mały chłopiec. No kurwa. No nie, od początku. Hop. Teraz w piątkę. Opa. No i znów to wygląda dziwnie, naprawdę. Dobra, co my tu mamy? Posaż flet. Połącz RB i RT. A, to dwa można. A, ciekawe. Dodaję lewej. No, dodaję M, dodaję tak. Ja pierdzielę, ile kombinacji. Kiedyś nie wiem, czy kojarzycie Link. Bo w Majora's Mask tak samo był ten, była Ocarina akurat. Też można było łączyć piosenki i tym podobne, Boże. Parę czasy. Najbardziej chyba i tak mi creepypasta Majora's Mask weszło do głowy. A? Wejdź. Dlaczego lodowe wilki tak wyją, Willum? To jak małpy trochę. Z głodu? Ojej. Dobrze, że mój przyjaciel to Yeti. Wielkości trzech druwasków. Dobra, dobra. Dwóch i pół. Ja bym powiedział trzech. Okej, okay, mamy kolejną karynkę. O, możemy tu też sobie grać. L plus R. Luta. Zawsze mylę LT z RT, nie. Z
RT, L... Kurwa, no nie wiem, są te dwa triggery. Ja nie jestem ogólnie padowym graczem, więc musicie mi to wybaczyć. Dla mnie w ogóle jest ciężko się przyzwyczaić do pada, ale... W takich grach typu, nie wiem, gry od Keeper, to ja sobie nie wyobrażam innej gry niż na padzie, naprawdę. Ale strzelanek na padzie nie wyobrażam sobie w drugą stronę. Próbowałem Borderlands przejść na Rogue Ally, ale to było coś paskudnego. Dobra, to mi nie wyszło. On ma hita z tego chyba. Op. Op, mamy cię. Mam nadzieję, że jakieś upgrade'y będą tych speli, bo na przykład chciałbym ulta użyć, nie? Ciemne coś. Na lodowych wilkach, jak na tych, które spotkaliśmy wcześniej. Nic nie widziałem. Na mnie lodowy wilk to lodowy wilk. Co prawda, trzy na raz na początku dosyć ciężko. Na dół, kumplu? Ale... Co ty tu masz? No nie drap się, nie drap. Wiemy. Czy to? Prawdziwy lód? Przecież podobno jest ekstra magiczny i rzadki! To dopiero jazda! Tylko najwięksi bohaterowie Freljordu mają broń z prawdziwego lodu. No i ja oczywiście, z moim fletem z Felsongurem. Hej! A może serce błękitu jest z prawdziwego lodu? To by dopiero było świetnie! Wyobrażasz sobie? No prawdziwego lodu tu jest dosyć sporo. A wiele broni są Anivia. Wow! Co to za miejsce? Znajome? Jak to? Myślałem, że nigdy nie byłeś w tej części. Dobrze, dobrze. Tak tylko pytam. Rozejrzyjmy się tu. Moi drodzy, tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o tym posągiem Anivii. Wygląda dziwnie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Stone of Nunu, League of Legends Story. Trzymajcie się. Hej, hej!